Postęp w leczeniu nowotworów jest niesamowity. Mówimy o tym postępie mierzonym czasami miesiącami, a już nie latami. W ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat do terapii weszło wiele możliwości nowych technik chirurgicznych, nowych metod radioterapeutycznych, ale także nowych terapii systemowych. W wielu nowotworach stosujemy to leczenie, ale niestety głównie w chorobach zaawansowanych. A więc ten postęp w leczeniu systemowym dotyczy głównie postaci zaawansowanych nowotworów. Natomiast jeżeli mówimy o postaciach wczesnych, tutaj najważniejszą rolę odgrywa profilaktyka. Wczesne wykrycie choroby pozwala nam zazwyczaj na zastosowanie wyłącznie chirurgii i praktycznie możemy wtedy mówić o całkowitym wyleczeniu. Niezwykle istotne jest to, by pacjenci, osoby, które nie mają żadnych symptomów, ale są w wieku czy w populacjach, które mają wskazania do tego, by wykonać określone badanie profilaktyczne, najczęściej badanie przesiewowe, zgłosiły się do tego badania. Dodatkowo bardzo ważnym elementem jest wykonanie rocznego bilansu zdrowia. To nic innego jak wizyta u lekarza doroczna, w trakcie której lekarz oceni indywidualne czynniki ryzyka, dokona pogłębionego wywiadu dotyczącego sposobu życia, aktywności fizycznej, konsumpcji alkoholu czy tytoniu, dobierze właściwe, już celowane dla każdego pacjenta szczególne działania profilaktyczne. Skuteczność badań profilaktycznych w Polsce niestety jest niewielka, bo zgłaszalność jest niewielka. Około 11% zgłasza się chorych na badania cytologiczne, a więc badania przesiewowe, w kierunku raka szyjki macicy i niecałe 40% na mammografię, zatem badania przesiewowe w kierunku raka piersi. To zupełnie jest niewystarczające. Mówimy o takim dobrym wyniku populacyjnym wtedy, kiedy zarówno w jednej, jak i w drugiej profilaktyce ta liczba jest powyżej 80%. Nie gadaj, tylko się zbadaj jest kampanią, która szczególnie jest bliska naszemu sercu, ponieważ ona dotyczy profilaktyki onkologicznej, a profilaktyka jest szczególnie dla nas ważna, dlatego że na co dzień jako PZU, jako ubezpieczyciel, który ma pod swoją opieką miliony Polek i Polaków, bardzo zależy nam na tym, aby dbać o ich dobrostan, o ich zdrowie. Dlatego chcielibyśmy edukować ich w tym zakresie i stąd pomysł na tę kampanię. Wszyscy eksperci mówią o tym, że im wcześniej wykryjemy chorobę nowotworową, tym zdecydowanie zwiększamy swoje szanse na wyleczenie i na powrót do normalnego funkcjonowania po chorobie. Stąd jest to tak ważne, aby jednak się badać, jednak wykrywać te choroby potencjalne znacznie wcześniej.